Witam, przyjechaliśmy do Fitboxa. Przedstawiam Marię Dąbrowską. Cześć Marysia. Dzień dobry. Cześć. Wytłumaczam, o co w tym wszystkim chodzi. Zamawiamy jedzenie, czyli pudełkowe. Pytam o te polskie dania w tej chwili. Pytam o polskie dania. Zamawiamy pudełkowe. Jak to się odbywa w praktyce? Wy to dowozicie do domu, tak? To jest ciepłe? Zamówienia składamy wcześniej, co najmniej dzień wcześniej. Posiłki są przygotowywane wieczorem dnia poprzedzającego doręczenie. Także one są doręczane do godziny 11, do godziny 12 mniej więcej, przed lunchem, ale nie są doręczone ciepłe. Czyli jeżeli w piątek, tak jak widziałem, menu jest schabowy, tak, to ja muszę go w czwartek najpóźniej zamówić, tak? Tak, tak. Okej. I on jest on będzie wtedy zimny. Tak, no jedzenie jest doręczane zimne. Czyli to pudełko można normalnie włożyć do mikrofalówki podczas, tak? Natomiast my korzystamy z pudełek ekologicznych, organicznych, ale one się nadają do podgrzania zarówno w mikrofalówce, a dla tych osób, które wolą, można je również włożyć do piekarnika. One do 45 minut po usunięciu folii zewnętrznej wytrzymują również w piekarniku temperaturę do 200. Aha, czyli zanim włożę do piekarnika, zdejmuję folię? Tak, i tak samo jeżeli chodzi o mikrofalówkę. Czyli też zdejmuję folię? Usunąć folię, włożyć do mikrofalówki. Oczywiście można przełożyć na talerz, no jeżeli tak ktoś woli. Natomiast posiłki są skomponowane w taki sposób. Staramy się nie mieszać części dania, tak żeby łatwo je było przełożyć na talerz, ładnie skomponować, ewentualnie wtedy polać sobie sosem. Także na przykład makaron czy kasza, one pozostają al dente i dopiero przed już samym podgrzaniem można je sobie, czy mięso. Gdzie dostarczasz przez posiłki? Bo jest bardzo dużo osób, widziałem w komentarzach, z Mafos, z Arnaizmów. Chwilowo doręczamy w Limassol oraz okolicznych miejscowościach. A, czyli Pafos Larnaka na razie wypada. Pafos Larnaka chwilowo, tak. Dobra, powiedz mi, skąd pomysł na Friendly Food? Bo za chwilę wrócimy do Fitboxa, ale skąd pomysł na Friendly Food? To znaczy, pomysł na Friendly Food pojawił się przy okazji orkiestry, tak mi się wydaje, i przy okazji pikniku polskiego. Chcieliśmy stworzyć coś dla Polonii tutaj, dla osób, którym marzą się polskie smaki, których nie jedzą na co dzień, a które pamiętają. Mając też na uwadze to przede wszystkim, że kuchnia polska jest bardzo czasochłonna i nie każda mama albo gotujący tata jest sobie w stanie pozwolić czasowo, żeby przygotować dla całej rodziny zestaw, zupa i drugie danie, bo my przygotowujemy również codziennie inny zestaw, także no nie każdy jest czasowo sobie w stanie na to pozwolić, żeby spędzać tyle czasu w kuchni po to, żeby usmażyć placki na przykład na jeden dzień dla swojej rodziny. My chcieliśmy, menu mamy ułożone w taki sposób, że tak naprawdę chyba wszystkie najbardziej popularne polskie potrawy są dostępne w naszym menu. Ale można, rozumiem, zamówić tylko jedno danie. Na przykład w środę mam wolną, pozostałe dni idę do pracy, a mam chcę tylko zamówić na środę. Tak, można zamówić na jeden dzień, natomiast w przypadku zamówień i płatności za większą ilość dni z góry mamy rabaty, dyskanty i jeszcze dodatkowo słodkie niespodzianki, podwieczorki. Także warto być z nami na dłużej po prostu. Okej, okay, wróćmy teraz do Fitboxa, czy do tego, co już prowadzisz kilka lat, ile lat już w Fitboxie? Czwarty rok. Wytłumaczmy, na czym to polega? Bo widziałem na stronie internetowej, że są menu na cały dzień, ale można też wybrać sobie konkretne dni. To znaczy tak, dieta pudełkowa ma przede wszystkim pozwolić na osiąganie celów dietetycznych, czyli zakładamy sobie, są osoby, które chcą schudnąć, są osoby, które dobrze się czują ze swoją wagą i chcą w sposób bezpieczny ją utrzymywać, są osoby, mamy klientów, którzy chcą zwiększyć masę mięśniową, także te posiłki są komponowane na cały dzień, są komponowane przez zespół, już teraz mogę powiedzieć, że zespół dietetyczek klinicznych, nie tylko jedną, bo nawiązaliśmy współpracę i korzystamy z systemu cateringowego bardzo popularnego w Polsce, między innymi z tego samego
tego zespołu korzysta Anna Lewandowska przy swoim cateringu dietetycznym, także to już jest jakby bardzo profesjonalnie ułożony jadłospis zapewniający osiągnięcie konkretnego celu dietetycznego w zdrowiu. Czyli chcesz schudnąć, prawda? Chcesz schudnąć, zamawiasz sobie posiłki na cały dzień. One również są przygotowywane wieczór wcześniej i doręczane do ciebie bardzo rano. Zaczynamy doręczenia od 5:30 tak naprawdę, także nie ma wymówek. Nawet jeżeli ktoś bardzo wcześnie wychodzi do pracy, jesteśmy w stanie się tak dopasować, że o godzinie 6 ma zestaw posiłków na cały dzień przed drzwiami. Można również zamówić je do biura i tutaj też jesteśmy elastyczni, bo jeżeli ktoś na przykład zna siebie na tyle, że będzie trzymał dyscyplinę w procesie odchudzania i utrzyma tą swoją motywację, i nie potrzebuje zestawu posiłków całodziennych, może sobie wybrać lunch i obiad, a uzupełnić na przykład samodzielnie śniadanie, jeżeli ma na to czas. I tutaj też jesteśmy atrakcyjni, dlatego że codziennie jest inny zestaw, więc nie ma mowy o tym, że odchudzasz się, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące i ciągle jesz to samo, ciągle to ci się nie znudzi, bo no, za każdym razem dostajesz nowy zestaw posiłków. Ale co z dietami bezglutenowymi, keto, to znaczy, wegańskimi, wegetariańskimi? To też... Do wyboru mają klienci kilka opcji kalorycznych, to po pierwsze. Tutaj też będziemy coraz bardziej elastyczni właśnie dzięki współpracy z Master Life'em. Na chwilę obecną wybór jest pomiędzy dietą od 2500 kalorii do 1000 kalorii, ale tutaj też w zależności od tego, jak będziemy sobie komponować posiłki, można jakby trafić w zapotrzebowanie i ustalić swoje zapotrzebowanie kaloryczne. I oprócz tego mamy również różne diety, czyli mamy dietę klasy. One się różnią przede wszystkim źródłem białek. W diecie klasycznej występują wszystkie źródła białka, białko zwierzęce, ryby, owoce morza, nabiał, również odzwierzęcy, aczkolwiek nie używamy surowego krowiego mleka. Z krowiego mleka można tylko jogurty znaleźć w naszym menu. Natomiast oczywiście na życzenie klienta tutaj też dopasowujemy składnikowo menu do potrzeb klienta. Mamy również dietę bezmięsną, czyli jakby wszystkie źródła protein oprócz mięsa, dietę wegańską i wegetariańską, jeszcze, które również tam mają swoje wykluczenia. Weganie nie jedzą żadnych produktów od zwierzęcych, łącznie tutaj nawet miodu nie używamy, także bardzo tego przestrzegam. Ile to kosztuje? Bo tak naprawdę z tego co mówisz, to te wszystkie produkty są bardzo, bardzo drogie. Jeżeli miałbym kupić do domu, szczerze powiedziawszy, taka jest prawda, kilogram syropu klonowego to są pieniądze ceny z kosmosu. To my no nie mamy ceny z kosmosu, natomiast trzeba brać pod uwagę, bo klienci często pytają i ja staram się też to jak najczęściej tłumaczyć. To jest usługa, to nie jest samo jedzenie, które zamawiasz przez każdą inną, przez każdą jedną z aplikacji restauracyjne jedzenie. To jest coś więcej. Tutaj tak jakby w tę usługę wchodzi serwis dietetyczki, wchodzi serwis wykwalifikowanych kucharzy, którzy przygotowują dla ciebie ten posiłek, wchodzi doręczenie, bo na chwilę obecną nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za doręczenie, to jest jakby w pakiecie. No chyba, że rzeczywiście gdzieś tam w jakichś skrajnych lokalizacjach klient mieszka, to jest jakaś symboliczna opłata pobierana. Czyli też, znowu nie ma sol tylko. Nie ma sol, aczkolwiek tak, nawet doręczamy do bazy brytyjskiej posiłki. Okay. Mamy stamtąd klientów, także to nie jest jakby ograniczenie, jesteśmy strict, że tutaj i koniec. Czyli ktokolwiek jest poza Limassol, chodzi mi o miasto po prostu, może wystarczy się zadzwonić i się po prostu dopytać, bo to jest najlepsze miejsce. Dokładnie, wszystko zależy też tak od naprawdę, tego, bo tak naprawdę... czy na przykład chciałby jeden posiłek sobie spróbować, czy byłby zainteresowany dłuższą relacją z nami. Także my jesteśmy bardzo elastyczni tak naprawdę, bo chodzi nam o zdrowie i o to, żeby jakby propagować hasło, które gdzieś tam we mnie bardzo głęboko cały czas jest, że twoim najlepszym lekarstwem jest twój posiłek. Także
nie tylko przez żołądek do serca, ale generalnie przez jedzenie do zdrowia. No. Ale tak nie odpowiedziałaś, ile to kosztuje? Dobra, friendly food czy tylko posiłki polskie? Friendly food... Zupa i drugie danie, tak? Friendly food jest jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo, powiedziałabym, niż dietetyczne boksy. Tutaj mamy 8 euro za zestaw obiadowy, czyli zupa plus drugie danie. Też z dowozem tutaj w Limassoli. Tak. Nie pobieramy dodatkowej opłaty za doręczenie. Jeżeli chodzi o posiłki dietetyczne, no to tutaj jakby cennik jest trochę bardziej skomplikowany, bo tak naprawdę płacisz za kalorie. I w zależności od tego, jaki masz plan kaloryczny, tak jest ukształtowana cena. Posiłki mamy limitowane kaloriami, czyli jakby porcje też są limitowane kaloriami. Wiadomo, im mniejsza porcja, tym ta opłata jest mniejsza, im większa porcja, tym relatywnie opłata wzrasta. Natomiast najtańszy zestaw trzech głównych posiłków, śniadanie, lunch i obiad, to jest koszt przy najkrótszym możliwym terminie do wykupienia 21 euro dziennie z dowozem do domu. I tutaj też obowiązują te rabaty, tak? Rabaty przewidziane przy zakupie 11 dni lub więcej, przy płatności z góry za 11 dni lub więcej cena spada, natomiast najwyższy rabat tak naprawdę to jest faktyczny rabat 20%, jeżeli kupujesz 50 dni z góry. Czyli tak jakby łączysz się z nami na cały, powiedzmy na jakiś tam dłuższy okres. Tutaj tak? Maria wspomniała wcześniej, to jest też bardzo istotne. Wszystkie opakowania są opakowaniami ekologicznymi. To był od początku, kiedy zaczynaliśmy z feedboxami, plastik jakby, może nawet nie sam plastik, tylko kwestia świadomości recyklingu na Cyprze bardzo mi spędzała sens powiek. Zaczynaliśmy od opakowań szklanych, które odbieraliśmy od klienta, doręczając mu posiłek na kolejny dzień, zabieraliśmy szklane pojemniki z dnia poprzedniego. Natomiast to było możliwe na samym początku, kiedy rzeczywiście jakby portfel klientów nie był zbyt duży. Poza tym pandemia też na nas wymusiła dużo większe wymogi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i sterylność opakowań. I wtedy zaczęliśmy szukać alternatywy dla plastiku. Sprowadzamy z Polski opakowania w 100% kompostowalne, ekologiczne, ale tak jak mówię, bardzo użyteczne. One zarówno mogą być wkładane i do mikrofalówki, i do piekarnika. Można z nich jeść, też nie przechodzi smak w żaden sposób. Nie czujesz, tak jak czasami jesz z plastiku czy z tych styropianowych pudełek, one troszeczkę zmieniają smak. Dlatego styropianu nie włożysz do mikrofalówki, no, absolutnie. No wtedy wiadomo, że doręczają też usługodawcy gorące jedzenie, natomiast no, tutaj nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek zmienił się. A planujesz dostarczać gorące jedzenie? Tak. Nawiązaliśmy współpracę z Foodie i Rocket. Czekamy tylko na zielone światło, żeby jakby no, otworzyć się. Czyli wtedy, jeżeli jestem tak, z Limassol, dzwonię do Ciebie. Znaczy, dzwonię do Ciebie i mówię, potrzebuję obiad na 10, tego dostanę. Tak, natomiast będzie możliwość zamówienia przez Foodie i Rocket, tak jak mówiłam. Natomiast myślę, że w przeciągu kilku tygodni otworzymy również takeaway, czyli zapraszamy Państwa bezpośrednio do... Nie, to my przyjedziemy, zobaczymy jak ten takeaway wygląda, nagramy i Wam wszystko przekażemy. Dzięki Marysia za spotkanie. Widzimy się niebawem, wracamy do Friendly Food.